I tam widać żurawie? Bo tam są 3 bobasy i 1 mamusia Luna. Co sądzisz? I tyle on? A pokażcie swoje stylówki. Czy jesteście dziś tak na beżowo-zielono? Ja mam. No, ładne macie stylówki. Kto jeszcze ma taki kolor ubrania? Ty. Tak! O, taki mam też kolorek jak wy. Patrz, chodź, pokaż się bliżej. Nice! Słodziaki! Przypadek? Powiedz. Nasiądzie. Teraz Luneczka zabrała nas na poziomki, tak? A znajdziesz teraz jakąś dla Leona? O Jezu, taka duża, widzę ją. Przed tobą. O! Dla kogo to? Dla mnie. Pięknie mówisz. Słodziaki. Co za mina? Czekasz na poziomki, tak? To wiesz, Luna, że za rok już Leon z tobą będzie zbierał? Za rok. Po zimie, jak przyjdzie znów wiosna i lato. Ligiganty. Poczekaj. No ej, a ja mogę coś zjeść? Ja wszystkie wam oddaję. No, ligiganty to chcesz. Nie no, owocki ładne. Już, Leon, nie. Idziemy. Chcesz, Leon? Tak, chcesz? Boże, Boże, walka o poziomki. O Jezu, kto zjadł ostatnie dwie? To jest taki śliczny bobas. Ja. Dam podwójnie agawę. Ale w ogóle sorry za matcha spam, ale teraz jest sezon. Zaraz będzie vlogmas, będzie hot chocolate spam, a i przed jeszcze będzie pumpkin spice latte, o Jezu. A tak w ogóle, to wam nie mówiłam, teraz będzie jeszcze więcej matchy, bo będziemy mieli jej jeszcze więcej, bo podjęłyśmy współpracę z Leoti. Kiedyś wam oznaczałam prezent od nich na Insta. I okazała się, powiem wam, tak, oni ogólnie mają dużo herbat, to jest głównie z herbatami, mają matcha, mają lumacze, ale jakbym znalazła ich sklep sama na necie, to opakowania by jakoś mnie nie zachęciły, więc raczej bym nigdy u nich matcha nie zamówiła, bo tak wolę jednak takie sprawdzone. Ale mówię, dobra, no chcecie, jak wyślijcie, ale jakby coś, to ja jestem wymagająca co do matchy. I okazała się cudowna. Więc a tam na macie? Współpraca, marzenie. A tam na macie. Więc jakby coś, teraz co spamujemy cało kodami, bo macie kod Alex20 i macie na cały asortyment i od 100 zł, 99 zł macie rabacik. Co nie, Luna, że to jest taka nasza dream współpraca? Bo to jest coś, co i tak same kupujemy i używamy na co dzień. A zimą, jak dalej będziemy współpracować, będą herbatki zimowe, piernikowe. A teraz uwaga, spokojne lato, wieś i w tle Rafał jak zawsze kosi. A ty co robisz? Teraz uwaga, otwieramy paczuszki. Pierwsza. Sephora. Oczywiście próbki perfum inne są niż powinno być.
Valentino miał być jakieś różowe, a są jakieś zielone, jakieś Lacoste. To chyba męskie są. Tak, na bank to są męskie. A to są damskie, te Valentino? Aha, w takim woreczku, dobra. Zamówiłam sobie, słuchajcie. Zależało mi na kredce do ust w kolorze Pillow Talk. Tą szmineczkę Pillow Talk już mam, ale stwierdziłam, że zamówię w zestawie z miniaturka. O Jezu, czy to jest taka sama miniatura, co już mam? Dobra, nieważne. Ale zależało mi na kredce. I ona kosztowała praktycznie, troszkę była tańsza niż pełnowymiarowa. Stwierdziłam, że pełnowymiarowej i tak nigdy nie zużyję. Więc zamówiłam tą małą. A tu mamy tą małą szmineczkę jeszcze. Wow, patrzcie jak cute. Czekajcie, bliżej was wezmę. Zobaczcie, mamy tak. Mamy tą, gdzie jest jeszcze jedna. Mam gdzie się wpierdzieliła. Dobra, zaraz poszukam. Mamy tak, to jest oryginalna Pillow Talk i to jest miniaturka Pillow Talk i jeszcze mam jeszcze mniejszą. Kiedyś była w kalendarzu adwentowym. Podobnież miniatura Pillow Talk jest ciemniejsza niż oryginał. Zobaczymy. Boże, faktycznie wygląda jakby to był inny kolor. Okej, okay. Zobaczymy, który bardziej pasuje do kredki do ust. Ja w ogóle nic na ustach nie mam, żeby sobie... O, teraz jest jasno, żeby właśnie sobie przetestować tą konturówkę. Robimy sobie usta? Robimy. I jeszcze jedna rzecz jest... Oj, to zaczęły. Dobra, jak pomaluję, to do was wracam, bo jeszcze mam jedną paczuszkę. Dobra, mamy konturówkę. Jakby coś, ja nie jestem specjalistką od konturówki. Teraz jeszcze ja sobie wypełnimy szminką i zobaczmy, to jest ta moja pierwsza. Pillow Talk ten, tak? To jest Pillow Talk. No i zobaczmy sobie tą nową miniaturkę obok na ręce. Nie, no ściema, to jest dokładnie ten sam kolor. Nie, nie wiem, co ludzie gadają, ale dobra, użyjmy sobie tej małej. O. Ale ogólnie powiem wam, że ten zestaw jest bardzo fajny, bo nie ma co zamawiać pełnowymiarowej. Bo to ja nie wiem, czy ktoś kiedyś zużył całą szynkę. Dobra, ja prawie zużyłam taką z Chanel, tą ze ślubu. Bardzo mi jest przykro, że ona się kończy, patrzcie, no. Ale jeszcze jest. I to jest naprawdę cudokolor. Ale no, ta będzie idealna do torebki. I ten zestaw cudo. Gdzie jest ta malutka? Widzicie, jak ładnie wygląda na ustach? I jeszcze do tego to też nowość. Wczoraj do mnie przyszło. Balsam taki z Yves Saint Laurent. Cudo, widzicie? Ja w ogóle uwielbiam zapach kosmetyków z Yves Saint Laurent. To jest cudo. I takie lip combo. Dobra, trochę za mocno chyba sobie wyrysowałam. W ogóle to dziwnie wygląda, bo ja nie mam make-upu, nie? Ale ogólnie... Okej, dobra, konturówka robi robotę. Szminką tak fajnie nie da się wyrysować, nawet jak ja ją ubrałam na mały pędzelek. Dobra, gdzie jeszcze? A, jeszcze to mamy. Mini puder Sarlot. Spójrzmy sobie. Strasznie... Chciałam go zamówić, ale on jest drogi i stwierdziłam, jak zobaczyłam, dobra, nie ma. Myślałam, że będzie to pacynka, bez sensu, że to nie ma pacynki, ale stwierdziłam, że zamówię tę miniaturową wersję, bo taki puder zawsze wjedzie. I też na wesele się przyda do torebki. I żeby nie było, bo zazwyczaj jest tak, że jak się zamawia te miniaturowe wersje, to to dużo drożej wychodzi, a to praktycznie to samo. Oryginalna wersja ma chyba 8 gramów, a tutaj mamy 3,4 gramy i to jest za połowę ceny tego, co ta oryginalna, także mamy. Jesteśmy wyszarlotowani. To teraz otwórzmy jeszcze sobie tą paczkę, bo mi się wydaje, że to jest paczucha z YesStyle, na którą już długo chyba czekałyśmy, ale oni chyba tak długo to wysyłali, bo to jakaś kampania pielęgnacyjna, do której nas chyba wybrali, z tego co dobrze kojarzę. O Jezus, tak chyba. I to są naprawdę fajne kosmetyki. Dobra, tu mamy wkłady.
otwierajmy. Dobra, I'm sorry, dziewczyny, ale już to otworzyłam na TikToka, bo TikTok to TikTok szaleje na punkcie jest style, ale wam zrobię tu ponowne otwarcie. Zobaczcie, tu mamy Jelly Oil Cleanser. I jak to wygląda? To jest taki, wiecie, ja już się nie mogę doczekać pielęgnacji wieczornej z tego. Patrzcie. Oni mają tak przepiękne, estetyczne kosmetyki, że to nie mam pojęcia, co to jest za skin booster. Ale to też przepięknie wygląda i to po prostu już... Ja czuję, jak moja skóra mówi... Dawaj, nakładaj to. Zobaczcie. Low molecular hyaluronic acid. Cudo. Jeszcze tu mamy krem nawilżający. Ja nic z tych kosmetyków nie znam, nic. Krem nawilżający jedzie. Mam tylko na razie ten sklinik, który uwielbiam, ale on jest taki fajny, leciutki, żelowy, na dzień idealny, to na noc może będzie genialne. I tu mamy maskę. Ja to kojarzę. Kiedyś miałam z tego Black Honey chyba, czy coś takiego. Oni w Hebe mają z tej firmy. Zobaczcie. Szklany słoiczek. Ja nie jestem jakoś fanką szklanych tych, ale i tak maska to no. Już chcę to używać. I do tego oczywiście jeszcze mamy taką szpadłeczkę. A, już brudek. Czy pamiętajcie, że jak chcecie pielęgnację, to na tym jest style. Najlepiej to zamawiać. Tam macie mój kod, on jest taki maleńki. Tam nie wiem, 5% chyba, ale tam kosmetyki ogólnie są już na rabacie i łączą się też z tym moim. I nigdzie taniej w Polsce nie kupiłem. Trochę na nie trzeba poczekać, ale no, to z Holandii akurat przyszło, więc może mają jakieś już, wiecie, udogodnienia na Europę, że to szybciej przychodzi do nas, ale... Cudowne są te kosmetyki i w ogóle kontrówka robi robotę. Cudowne też są te Charlotte chustki. Dobra, idę pokazać pani operator, bo czeka na mnie z dziećmi. Uwaga, uwaga, Leon śpi. Już godzinę chyba? Może nie. No jeszcze nie całą godzinę, pewnie zaraz wstanie, to jest nawet bardziej pewne i oczywiste niż... O, już dycha. I to dlatego on zaraz wstanie, bo zrobiłam sobie kawę. Pora na kawkę, ale słuchajcie, zróbmy sobie kawkę. W sensie zróbmy sobie, to będzie kawka z kostkami lodu. Będzie taka ciepła, ale z kostkami lodu. W ogóle kontrówka, szminka, już nie ma nic, wszystko zjedzone. Ale wiecie, dlaczego kocham kontrówki? Bo one niby jak się zmyją, to i tak zawsze ma jakieś takie pozostałości, czyli na przykład tu. I to i tak daje takie pełniejsze usta, więc za to kocham kontrówki. Sorki, że tak zerkam, ale coraz do mnie piszecie, po prostu ostatnio to jest dużo więcej osób na Insta, non stop z rolek przychodzicie, jak ktoś jest nowy z Insta, z rolki i ogląda mnie teraz na YouTubie, to dajcie znać, czy ogarnęliście na Instagramie, że właśnie ja też mam YouTube'a. No, także napiję się kawy, bo zaraz jak on wstanie, to w ogóle się nie napiję. W ogóle teraz ogarnęłam, bo napisał ktoś do mnie komentarz, jedna z was napisała, że a gdzie jest test, w sensie waga drugiego pampersa. I'm sorry, nie wstawiłyśmy, nie wysłałam dla pani operator materiału z tym, bo ja nagrywam jednocześnie, w sensie na YouTube'a test i na TikToka. I widocznie ten filmik z wagą drugiego pampersa był w formacie takim i przez przypadek nie wysłałam. Także nie wiem, jak to się stało. O, zimno, ciepła kawka. Patrzcie, mam też takie mini ciasteczka. Chowam się tu, wiecie. I to jest mega plus właśnie, że Leon śpi u Luny. Bo można sobie to nagrywać. I jeść. I pić kawkę. Ale patrzcie. Stanley ucierpiał. Tu.
tu. Gdzieś tu miał zderzenie z betonem. Leon go ściągnął ze stołu na podwórku i rozpierdzieliło się. Na szczęście działa. Ale no, wkurzyłam się troszkę. Już byłam po całym dniu zmęczona z nim. I on to rozwalił, mnie tak zrzucił, to na ziemię, takie ja pierdziele. Ale cóż, takie życiko, w ogóle tu siedzę i patrzę też na te kosmetyki. Już nie mogę się doczekać ich testować. Dajcie znać, czy was interesują takie pielęgnacyjne. Ja wiem, że was najbardziej interesują, że tak powiem, dzidziusiowe tematy, ale słuchajcie, nie skupiajmy się tylko na dzidziusiach. Nasza pielęgnacja i nasz wygląd też jest ważny. Bo szczęśliwa mama to jest szczęśliwe dziecko, nie? Tak mi się wydaje. Ja jak dobrze wyglądam, dobrze się czuję, to i jakaś taka, wiecie, bardziej happy jestem. I stwierdziłam, że zanim wyjdą mi te wszystkie zmarszczki, to pora zadbać o skórę i nie czekać, aż wyjdą i dopiero zwalczać, tylko zwalczyć od razu. W ogóle strasznie jestem ciekawa tego kombu jelly oil cleanser, bo ten, co już mam z Anua, o jest, to można to tak otworzyć? Ten, co już mam, to jest cudowny. O Jezu, mogę to odkręcić? Mogę. Mogę. Zobaczmy. Jakie to ma? Wow, to jest takie gęste. O Jezu, i kocham za to Koreę, że to nie ma praktycznie zapachu. I powiem wam, że tak, bo to jest te jelly. Jezu, jak to? A, to jest zablokowane. Okej, okay, to będzie tak dosyć krzywo. No, wkurzające trochę, ale trudno. O tą maskę też. Wczoraj sobie jakąś maseczkę zrobiłam, też zwężającą pory. Oczywiście nie widać po jednym razie, bo chcę się pozbyć, wiecie, tej kaszki. Ale możliwe, że to właśnie jest taka zmiana hormonalna i właśnie, że ten okres powraca i w ogóle... Jas. O, słuchajcie, ja wiem, czego wy nie widziałyście, jak nie jesteście ze mną na Insta, to nie widziałyście tych bluzek, bo już powoli przygotowuję szafę na jesień. Jest plan, jak znajdę czas, to zamówię też ciuchy dla Leona i dla Lunki jesienne. Zrobimy sobie unboxing i przegląd w Handemie, co jest. Chcecie? Na bank chcecie. Tylko muszę to pozamawiać i mieć czas ponagrywać, pokazać wam, więc może taki pomysł na następny vlog, właśnie głównie już, żeby przygotowywać się na jesienne ciuszki, bo znam życie, jak już będzie sezon, już się zacznie wrzesień i w ogóle, to już tych ciuszków jesiennych nie będzie, a już się pojawiają, już można je zamawiać, bo teraz są wyprzedaże tych ciuchów letnich, to te jesienne zaraz będą. A ja wam pokażę bluzkę, bo o tym mowa, bo dla siebie zamówiłam w Stradivariusie, z długim rękawem, prążkowana, z fajnym dekoltem. Kto widział na Insta, ten widział. Możliwe, że już nie ma tych bluzek. Kto tu wchodzi i mnie przeszkadza? Możliwe, że już nie ma tych bluzek, bo one są, były na wyprzedaży. Ty, stąd Leona obudzisz, no tam se psikaj. Dobra, Rafa, wygoniłam, pokazuję wam bluzki. Zobaczcie. Jakie cudo. I to jest taki ekry kolor. Zaraz do kawy wsadzę. A to jest taka moja ukochana. Ten kolor to jest po prostu kosmos, ale tego koloru już nie ma. Ja zamówiłam M-ki. Jak będą, to w sensie podlinkuję wam, jak jeszcze podczas dnia wstawiania filmu one jeszcze będą. Ale zobaczcie, to jest takie mięciutkie. Zawsze z Handem kupowałam takie bluzki, tak jak na przykład ta, ale jednak... się przekonałam do Stradivariusa po zamówieniu tych topów, które non-stop na ramionczkach noszę, na pewno je kojarzycie. One są dostępne, one chyba nie są na promce, ale są przecudowne. Mam wrażenie, że one będą też mega do mojego biustu, jak zakończymy karmienie piersią, bo ten biust to no, dopiero przed nim jest długa droga do powrotu, że tak powiem, do formy, to on już na pewno nie powróci ten biust, ale do powrotu, wiecie, tych hormonów wszystkich i w ogóle. A tu patrzcie. Czeka cudo na mnie. Ona w ogóle najładniej wygląda, jak jest taki... Zgaśmy lampę, zobaczmy. Nie, tutaj nie. Ale jak jest takie nie za mocne światło. Cudo. A
i finalnie ten dres, jeżeli kojarzycie, co szukałam, taki szary i pokazywałam wam, że zamówiłam na wyprzedaży z Zary. No szary, taki jasny, to on jest zwrócony dół i zamówiłam L-kę większą. Jak chcecie, to może załóżmy sobie, póki dziecko śpi, i wam pokażę. Jeszcze zamówiłam taki różowy, więc ja ogólnie już jestem gotowa na jesienny outfit, już lato, tak wiecie, już wszystko mam, już więcej letnich rzeczy nie dokupuję. I teraz tylko szykujemy się na jesienne cozy ubranka, czyli zaraz będą wjeżdżać długie dresy, leggingsy i wszystko. O, i pan Leon już wstaje. Zobaczcie, jaki dres. Już, Leon, do ciebie idę. Leon, już idę. Idę, 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 idę. Idę. O, dzień dobry. Hej. Co to za mały dziziu? O Jezu, już odsłaniamy. Są krówki? Zobacz. Są krówki? Zobacz, czy są. Chyba nie ma. Schowały się, zobacz. Schowały się krówki. Schowały. Zaraz obiadek zjesz, tak? O Jezu, coś nieładnie się obudziłeś. Chodź, wyciągamy szczebelki, żebyś mógł sobie sam wyjść. O. Można wychodzić. Chodź, misioku, chodź. Ja pójdę po krzesełko. O. Jezu, co tu się tak... Chodź. Chodź, rybuś. Chodź. Tak się stało. To nie tyłem, tylko tak? Już. Leon, ja nie miałam wrażenia, że co vloga, mówię, że jest bardzo marudny. Tak. O, mój marudku. Mój marudku, ale on po prostu chyba marudzi za każdym razem, jak ja nagrywam. Teraz witamy pana Leona i Leon sobie zje tutaj. Zostawmy. No mam, ja wiem, podgrzałam, jak jeszcze spałeś. Bo ja w ogóle myślałam, że ty wstaniesz, jak ja zacznę jeść, wiesz, kolego? Proszę. Na obiad swój. Swój dzisiaj, hipa. Jezu, czy ty masz jeszcze łzy pod oczami? Nie można jeść łzami, z łzami w oczach, wiesz? O, ani pod oczami, proszę. Tu masz woda. Gdzie woda? O, proszę. Pamiętasz w ogóle, Leonku, nie pamiętasz? Kiedyś tutaj rozszerzanie diety nagrywaliśmy. No. O, proszę. Jakiś gulaszek z kaszą bulgur. Nie wygląda zachęcająco, ale pachnie ładnie. Jak ci smakuje? Ja mam kawę. Mogę dokończyć? Mogę? Dobra, w sumie. Powiedz, karm, a nie kawa. No, my to trzeba szybko karmić, bo on to jedno za drugim, tak? Mhm. I w ogóle go strasznie zęby męczą ostatnio. Cały czas. Patrz, ja zjem ciasteczko. Także dobrze, że zdążyłam wam powiedzieć, że skoro Leon śpi, to ja pokażę wam ciuchy na spokojnie. Te ciuchy sobie leżą tu i może wam kiedyś je pokażę. Proszę. Dasz mi pokazać? Bo znajdziecie, to ty będziesz taki marudny, że... Masakra, mógłbyś trochę na przykład Leon się pobawić sam u siebie w pokoju. Ja będę obok. Ja zrobię, co mam zrobić, ty się pobawisz. Co? Zrobimy tak? Nie. Cheers. Tak się robi, patrz. Cheers. No to jest kawa. No. Ej, bo robisz teraz atrakcję dla pani operator przy montowaniu z tymi twoimi minami, wiesz? Proszę. No
zobaczcie, to jeszcze Luna przyniosła jakieś gratisy dla Lany. On lubi zawsze po niej kończyć obiadek. Ziemniaczki z naszego ogródka. O, Leon uwielbia ziemniaki w ogóle. I kurczak. Nie nasz kurczak, nie, my naszych kurczaków nie jemy. No to bierz te ciasteczko, ale też masz, ej stop, ziemniaka. Trzeba to i to jeść. Leon właśnie, o, chlebek jeszcze zjesz? Tu masz jajko. Tutaj jakaś zbieranica Leon jedzonek jest. Teraz chleba będziesz jadł, tak? Ja ci polecam ziemniaczka, masz. Ziemniak lepszy. Spróbuj. A? Nie chcesz? A powiedz tak. Tak? A ciastko chcesz? Ciastko to byś zjadł, co, kolego? Tak? Mhm, tak, no. Co jesz, kurczaka? Dobry? Dobra, masz ciasteczko. Niech będzie, ty i tak ładnie jesz. Ona ma cukier, czekoladę. I co? I co? Ale to jest jedno. Więcej nie dostajesz. Jezu, ty chrupiesz. Patrzcie, mam wrażenie, że ziemniakiem był bardziej zachwycony. Cudowna struktura. Ale apetycznie jesz, Leon. Daję sodziak, daj Am dla Luny. Daj dla Luny Am. Patrz, a ci da? Nakarmi cię? O, jakie sodziaki! Miło! Powiedz mu, dziękuję, Leon. Boże. Jezus, ja jestem zachwycona, jak jest was słodziaki. Ty go karmisz poziomkami, a on cię ziemniaczkiem. Teraz pora na czyszczenie buziaka. Dawaj. Up. Aj. Tak, demon przyszedł. Demon mucha. Okej, okay, to teraz sobie może przymierzymy te spodnie. Póki Leon coś tam robi. Ej, w ogóle dajcie znać, czy przyjemniej się teraz może ogląda, jak jest takie ustawienie. Jeżeli wam to robi w ogóle jakąś różnicę, ale mi się podoba, jest tak przestrzenniej. Oho, kremik. Kremik, proszę pana. Tam kolejny, tak? No, a w ogóle ja już, o Jezu, sorry za te żarcie nieładne, ogarnęłam, co to jest i wiecie, co to jest? To jest takie jakby esencja, takie mleczko nawilżające, także jak będziemy robić... Wow, wow, wow. Leon zderzył się z lustrem. Jak będziemy robić pielęgnację tymi właśnie wszystkimi produktami, które tutaj mamy z tej strony, jest style, to będzie pierwszy krok oczyszczania. Pielęgnacja, czyli wiecie, maseczka. Następnie właśnie wjedzie ta esencja nawilżająca. I na sam koniec właśnie ten krem nawilżający. Podobnie, że to jest taki mega mocno nawilżający, więc no ja już się nie mogę doczekać. To jest takie właśnie, widzę, że jest napisane, że dla mocno odwodnionej skóry. Więc no, cuda. A teraz uwaga, zobaczcie, jakie różowe dresy. Zobacz, może do lustra będzie lepiej. O, tu będzie perfekcyjnie. Różowiutkie dresy. Szczerze, to nie jestem na nich jakoś mega przekonana. Nie wiem, czy to mój kolorek, czy nie. Nie mam pojęcia. Czy w sensie, no już je zostawiłam. Słuchajcie, już je zostawiłam. Ale ja i taki róż jakoś tak... No nie wiem. Co ty robisz? O, a tu mamy te szare i one zupełnie inny krój mają i są takie, Jezu, sorry za plamy na lustrze, ale takie, nie wiem, no w nich to tak 100% fajne są. Jeszcze lgnijmy tu. No, one fajne, taki fajny mają materiał i nie wiem, może te róże po prostu jeszcze zwrócę jak mogę, nie wiem ile tam jest na zwrot. Jeszcze ich nie nosiłam, one leżą sobie z metką, bo te fajnie wyglądają, ale te różowe to... Tak, nie sądzę, że to będzie fajne, Jezus. Nawet nie mam jak do... Jeszcze jakbym miała komplet, że wiecie, te różowe dresy i różowa bluza. No to jeszcze, to ja lubię komplety, uwielbiam komplety, ale
czarna bluzka tak do tej różowych dresów, to tak... No nie wiem. Co sądzisz, Leon? Chodź tu, koleżko. A teraz słuchajcie, jeszcze pokażę wam jeden hicior. Zamówiłam spodnie, nie dresy. Z myślą o tym, że jak będę odbierać ludeczkę z przedszkola, czy jakiekolwiek przedszkolne rzeczy będą, to trzeba coś mieć, nie tylko dresy. W sensie w dresach i tak będę je odbierać. I zamówiłam takie spodnie. Jakby coś, uj, mówię, że one myślałam, że będą takie oversize'y czy coś, ale zamówiłam 40 i to tak ledwo się wcisnęłam. Słuchajcie, dajcie znać, czy one są fajne, czy zwracać. Zobaczcie. Tu jest na maksa. Dopasowane. Totalnie. I one dopiero luźne są tak na dole. Oczywiście nie do tej bluzki. Do tej bluzki one są jakoś tak, no nie bardzo. Ale no nie wiem. Zobaczcie, takie mega ziąbelskie te spodnie. W sensie fajny, fajny krój, ale myślałam, że naprawdę będą tutaj takie oversize, luźne, na zdjęciu, na modelce. To one były, że w ogóle pępek widać, a one są takie bardziej biodrówki, ale nie wafla, jak tu, co mam prawie to w talii, tak tu biodra. Chyba trzeba mieć naprawdę takie mega małe biodra. Nie wiem, co sądzicie? O, jeszcze tutaj mogę. Co, Leony? O! Śmieszne. Co tam szukasz, koleś? Co tam Leon robi? Co tu się dzieje? Kto śpiewa? Dwa jajka. Ale masz zabawę, Leon! Hej! Brawo! Tyłem! O Jezu! O, dobrze! Brawo! Brawo! Uwaga, 17.30, wróciliśmy z podwórka i tutaj Kaszka już karmi ich z jednego talerza, mam dwie porcje, jak zjedzą, tak? To drugi talerz wjeżdża.